przez prawie 3 lata postdokiem na Uniwersytecie w Princeton i poznałem ten uniwersytet bardzo dobrze i byłem zaskoczony sposobem naboru studentów. Otóż w przeciwieństwie do Polski, która jeszcze wtedy, w 80-tych latach, miała system egzaminów, przyjmowano tych, którzy najlepiej zdali i tak dalej, na Uniwersytecie w Princeton połowa przyjmowanych studentów to były dzieci alumnów, czyli dzieci absolwentów, ponieważ oni zajmowali bardzo wysoką pozycję w hierarchii społecznej i kontrybuowali finansowo do uniwersytetu. Następnie przyjmowano obrotowego do drużyny koszykówki, oboistę do uniwersyteckiej orkiestry, najgrubszą studentkę, żeby się móc pochwalić, że nie dyskryminujemy, najchudszą studentkę i tak dalej, i tak dalej. I dopiero ostatnie 10% to było dla tak zwanych nerdsów, czyli kujonów, tych, którzy się dobrze uczą, dobrze, żeby jednak poziom na uniwersytecie był. I ja zwróciłem swojemu szefowi uwagę, że to jest absurdalne, niesprawiedliwe i głupie. On powiedział tak, to popatrz, w jakim stanie są Stany Zjednoczone, a w jakim stanie jest Polska. To była druga połowa 80-tych lat. To po pierwsze. A po drugie, zadaniem uniwersytetu nie jest wykształcenie takiego nerdca jak ty. Zadaniem uniwersytetu jest kształcenie liderów społeczeństwa. Dziennikarzy, pastorów, burmistrzów i tak dalej. Nie naukowców. Zadaniem uniwersytetu nie jest kształcenie naukowców. I dlatego bardzo ważną rolą jest popularyzowanie nauki po to, aby ludzie chcieli się kształcić nie na tym wyczynowym, naukowym poziomie, ale żeby chcieli poznawać naukę, żeby tę naukę rozumieli, żeby wybierali polityków, którzy tę naukę będą chcieli finansować, popierać i tak dalej. Chodzi o to, żeby po prostu społeczeństwo, tak jak chcemy, żeby społeczeństwo było zdrowe, żeby długość życia była odpowiednia, tak samo powinniśmy dbać o to, żeby poziom umysłowy społeczeństwa był odpowiedni. I to jest odpowiedź na pytanie, po co popularyzować naukę? Dla intelektualnego zdrowia społeczeństwa.